Witajcie ponownie w kolejnym poradniku Jacka. Jak widzicie, udało mi się ukończyć misję, o której wam mówiłem całkiem niedawno, że warto brać udział w koalicjach. W tym momencie robię misję na Chimerę. To była pierwsza misja. Nie powiem, było bardzo łatwo to zdobyć. Wpadło w 350 tysięcy samej nagrody. Misja poboczna i misja główna zostały ukończone. Łącznie zadanych miałem 3101 uszkodzeń. Jeżeli chodzi o moje drzewko, które prowadzę na wierzchołek drzewa, jeżeli chodzi o czołgi, które prowadzę na wierzchołek drzewa, już praktycznie czołg mam zmaksowany, jeszcze brakuje mu założyć gąski. Gąsek specjalnie nie zakładałem, żeby sobie zamontowałem sobie zamiast gąsek, zamontowałem sobie ulepszone drążki skrętne. Dzięki temu zyskałem doświadczenie, żeby sobie zrobić lufę i żeby sobie odblokować mocniejszą wieżę. To tak właściwie nie jest mi potrzebne. Dążymy teraz, żeby jak najszybciej odblokować sobie 10 tier i kupić go póki co jeszcze jest w promocyjnej cenie za 4 200 000. To jest 2 miliony mniej niż jest potrzebne. W międzyczasie zbieram jeszcze, jak widzicie, już jest 7% upustu na niego. Zbieram sobie schematy. Zbieram sobie schematy. W tym momencie schematów, ile mam jeszcze schematów? Mało, mam 8 schematów, a potrzebnych mi jest 12. Tu na dole mam napisane 12 plus 4 zwykłe włoskie. Włoskich mam dużo, akurat brakuje mi tych zwykłych. Za każdą dobrą bitwę wyskakują nam takie 4 pudełka. Po bitwie to są takie nagrody za zasługi. Przed chwilą też były te nagrody za zasługi. Bardzo dobrze mi się gra tym nowym działem. Tym nowym działem po prostu robi się, no praktycznie daleko nie pojechałem w bitwę. Udało mi się trafić, 4 fragi zrobić, 3000 uszkodzeń, widzieliście najwięcej z drużyny. Teraz dopiero gra mi się świetnie tym czołgiem. Gratulacje, 350 tysięcy nagrody. Tutaj ze szczegółów, co wam mogę pokazać, za bitwę była porażka, bo nas rozjechali, no, źle się rozdzieliliśmy, jeżeli chodzi o nasze siły. Źle się podzieliliśmy, jeśli chodzi o nasze siły i zostaliśmy, że tak powiem, okrążeni. Ile mogłem, tyle zrobiłem, naciskałem tyle, jak widzicie. Zarobiłem tylko 37 tysięcy, zwróciło mi się to za bitwę? Zwróciło mi się, a zwróciło mi się dzięki temu, że dostałem plus 15% do zarabiania, bo byłem w plutonie, więc zwróciło mi się, mam 3790 jeszcze do sejfu, poszło. Fajnie, nie? No i tak to jak widzicie, z dystansu zrobiłem prawie 2000 uszkodzeń. Oddanych 17 strzałów, 12 trafionych, 11 z przebiciem. To działo już naprawdę robi swoją robotę. To działo już robi swoją robotę. Wieża też jest wymieniona. Słuchajcie, jeżeli chodzi o postępy na francuską linię, które się też robią w międzyczasie, no, jeszcze 500 punktów i piąty etap, czyli połowa ceny za czołg właściwie już jest zgarnięta i dostanę kolejne 200 tysięcy kredytów. Zobaczcie, jak szybko konto rośnie. Momentalnie skacze konto do góry, a mało tego, za chwilę rozpoczęła już nam się następna misja. Rozpoczęła nam się następna misja. Misja na drzewko. Misja na kampaniach, przepraszam, na kampaniach, bo przed chwilą kończyliśmy pierwszą. Tak, pierwsza została ukończona z wyróżnieniem, teraz idzie druga. W następnej też będzie 200 tysięcy i 150, czyli razem 350 tysięcy kredytów. Wystarczy zniszczyć 2 pojazdy przeciwnika w ciągu pierwszych 4 minut. Nie jest to jakoś specjalnie trudne. Zadaj pojazdom przeciwnika 2000 uszkodzeń, to bez problemu. Tym bardziej, że gramy na dziewiątkach, tam się robi uszkodzenie rzędu 3-4 tysięcy uszkodzeń, co widzicie po moich filmikach. Następna misja też będzie fajna. Tu możemy sobie od razu kliknąć rozpocznij, jeżeli nie chcemy robić tamtej misji, ale chcemy ją robić, bo jest łatwa, prosta, przyjemna. Wracam do garażu. Puszczę wam bitewkę. Chcecie zobaczyć bitewkę? Nie, bo Jacek nudzisz, nie ma o czym gadać w ogóle. Jacek przynudza strasznie. Dobra, puszczę.